Papież Franciszek nazywa Józefa ojcem, człowiekiem pracy. Już bardzo wcześnie tradycja w kościele wiązała Józefa z rzemieślnikiem, z tym, który własną pracą zapewniał byt, utrzymanie, bezpieczeństwo swojej rodzinie. Ale także był tym, który pokazywał Jezusowi wartość i kunszt pracy tego, że. My jesteśmy tak stworzeni, że potrafimy z pracy swoich rąk też utrzymać swoje życie i życie innych ludzi. Od niego, właśnie pracy, uczy się ten, który postanowił, jako Bóg, stać się jednym z nas. I nie pogardził pracą, nie powiedział: Jestem kimś wyjątkowym, kimś ważnym i wcale nie będę pracował. Właśnie staje się człowiekiem i miarą jego człowieczeństwa jest to, że zaczyna pracować, ale ta miara człowieczeństwa nie tylko jest w tym, jaki zawód, jakie masz stanowisko, ale jakie są Twoje zdolności, umiejętności, charyzmaty, talenty. Kiedy to odkrywasz, kiedy wiesz, co to jest, kiedy wiesz, co masz w garści, stajesz się dorosłym, dojrzałym facetem. Zaskakujących słów używa papież Franciszek w swoim liście, mówiąc o tym, że praca jest uczestnictwem w dziele zbawienia, w tym dziele, które jest dziełem samego jedynego Boga. Ale nasza praca, rozwój cywilizacji, rozwój społeczny przybliża nadejście Królestwa Niebieskiego. A więc praca nie jest czymś obcym Bogu. Właśnie Jezus, który podejmuje pracę, Jezus, który Widzi pracę swojego ojca, jest tym, który właśnie staje się człowiekiem, przyjmuje wcielenie ludzkiej też natury, właśnie poprzez to, że, że pracuje. Praca może stać się dla mnie miarą tego, kim ja jestem. Przez pracę mogę odkrywać, jakie są moje zdolności, wartości, umiejętności, talenty. Ale niebezpiecznie robi się wtedy, kiedy Jedynie praca stanie się odpowiedzią na pytanie, kim ja jestem, po co ja żyję? Czy moją miarą jest jedynie to, co wyprodukuję? Czy wtedy, kiedy przekroczę normę, czy wtedy, kiedy wykonam nadgodziny? Rewolucja przemysłowa XIX wieku bardzo to w naszych głowach niebezpiecznie zmieniła. Kiedy tożsamością naszych nazwisk stały się wartości, cyfry, procenty, normy, które dla pracy przekroczyliśmy. Ale jest też takie niebezpieczeństwo, że praca stanie się miejscem, gdzie będę chciał pokazać swoją wyższość, gdzie będzie rozwijała się moja pycha, mój egoizm, kiedy będę chciał przykryć moje kompleksy, rzeczy, z których, których się wstydzę, z którymi sobie nie daję rady. Właśnie tym, że będę starał się wyzyskiwać innych, będę starał się być tym, który dociska innych, wyrzynając ich w zasadzie jak gąbkę, żeby przynosili coraz to lepsze wyniki finansowe w mojej firmie, nie ponosząc przy tym żadnych poważnych kosztów. Widzimy, jak bardzo nasz świat stał się niesprawiedliwy, jak żyjemy w ogromnej dysproporcji, jak ludzie zarabiają tak różne pieniądze i są na tak różnym poziomie. Majątności. Nie ze względu na to, co potrafią, czego nie potrafią, ale ze względu na to, w jakiej pracują w firmie albo na jakiej pracują półkuli. Praca jest wartością, w którą wchodzi sam Jezus. Praca jest wartością, której uczy Jezusa właśnie Józef. On jest patronem robotników, tych, którzy własną siłą, własnymi rękoma dbają o utrzymanie swoich najbliższych. Odpowiedzialność nas, mężczyzn, także na rynku pracy, to odpowiedzialność za to, żebyśmy potrafili powiedzieć nie. Nie wyzyskowi, nie niesprawiedliwym płacom, nie oszustwom podatkowym. Byśmy potrafili powiedzieć także nie w instytucjach kościelnych, gdzie wciąż pokutuje myślenie, że ktoś zrobi coś, za zwykłe Bóg zapłać, bez rachunku, bez podatku. Musimy zmienić nasze myślenie, musimy nawrócić nasze myślenie, aby w naszym myśleniu o pracy, także poprzez pryzmat właśnie świętego Józefa i teologistu, abyśmy odkrywali, że w tym cały czas jest Pan Bóg. On się jej nie brzydzi, On w nią wchodzi i naszą pracę bardzo szanuje. Kiedy czytam ostatnie fragmenty, ostatnie zdania rozdziału, który traktuje o Józefie jako człowieku pracy, dostrzegam w myśli Franciszka pewnego rodzaju takie pełne utopii myślenie. Ale to pełne utopię myślenie jest właśnie modlitwą do Józefa, robotnika, aby żaden człowiek, żadna rodzina, żaden młody nie pozostawał bez pracy. Wy dajcie im jeść, mówi Jezus do swoich uczniów, mówi Jezus do swoich apostołów. Wy dajcie im pracę. To jest odpowiedzialność znów każdego z nas, szczególnie tych, którzy jesteśmy szefami, kierownikami. Jak dawać szczególnie młodym ludziom szansę rozwoju, nie wyzyskiwać ich, nie traktować ich jako takie armatnie mięso w naszych zakładach pracy. Przynieść, podaj, pozamiataj, ale jak poprzez pracę kształtować następne pokolenia. I pomyśl, i zobacz siebie, kiedy nie pracujesz. W Starym Testamencie wielokrotnie widzimy, jak Żydzi z wielkim szacunkiem traktowali czas szabatu, czas kiedy nie pracowali, kiedy nie podejmowali żadnej pracy. To był czas miłości dla bliźnich i dla Boga. Umiej uszanować szabat w swoim życiu. Znajdź taką przestrzeń, znajdź taki dzień, znajdź być może takie godziny w ciągu swojego dnia, kiedy jasno mówisz: Nie, teraz nie pracuję, teraz jest czas dla Boga i dla tych, których kocham. Może nie stać cię na cały dzień szabatu, na cały dzień bezczynności, bez pracy. Ale spróbuj to zrobić na przykład z jednym procentem doby. Zrób to z 15 minutami. To jest około, to jest, to jest taka miara. Spróbuj zobaczyć siebie właśnie jako kogoś, kto nie pracuje, ale dzięki temu też żyje dla innych i żyje dla Boga.